W ciągu 2 sezonów odwiedziłem 24 rodziny. Przejechałem ponad 12 tysięcy kilometrów. A to wszystko po to, aby pokazać Wam życie polskich rodzin. Dziś balon zaprowadził mnie do Katowic. Nazywam się Krzysztof Opeldus, a to jest program Rodzina jest super. Rodzina jest super. Dzień dobry. Dzień dobry. Znalazłem balon i tak się zastanawiam, czy dobrze trafiłem. Znakomicie. Widzę nasz uśmiech, więc chyba jestem w dobrym miejscu. Zgadza się. Wczesna godzina, dzieciaki w piżamach, co my będziemy robić? Zapraszamy na śniadanie. Bardzo chętnie. Poznajcie bohaterów tego odcinka. Ola, radosna i oddana rodzinie kobieta. Janek, tata na medal i na 100%. Hania, mistrzyni w pieczeniu chleba. Krzysiu, pizza to jego specjalność. Mamma mia! Staś, także on świetnie odnajduje się w kuchni. Marysia, lemoniada to jej specjalność. Ta rodzina na pewno jest super. Siadaj sobie tam koło Krzysia. Super, fantastycznie. W ogóle racuchy przygotowane przez dzieci. Nie no, racuchy wyglądają super. Przygotowane przez Stasia. Rozumiem, że specjalnie na dzisiaj. Tak, Staś jest specjalistą w pieczeniu racuchów. Zawsze przygotowuje ciasto, obiera jabłka, kroi je drobno i... Sam ciasto przygotowuje? Tak, sam ciasto tak. Przygotowuje. Czyli nie tylko piecze i gotuje, tylko po prostu robi wszystko, cały proces? Tak. Tak. Ojejku. I zaczął to już tak troszkę wcześniej. Jeszcze wcześniej, tak, czyli nie na dzisiaj. Nie, ogólnie jakby nasze dzieci w kuchni rządzą. Czy... W kuchni rządzą. Czy ja dobrze usłyszałem, dzieci w kuchni rządzą. Jeśli same są, to gdzieś tam próbujemy pozwalać im na pewne czynności, które rzeczywiście z jednej strony wymagają od nas później, jak były małe, posprzątania. Natomiast daje to dla nich taką wielką swobodę działania, dzięki temu mogą się rozwijać. Bo jeśli my jesteśmy z nimi i pomagamy im, no to one częściowo się rozwijają, a jak sami to robią, oczywiście przy okazji też wymagają, tak? Natomiast no, nie wszystko od razu, tak? Trzeba dojść do tego procesu sprzątania. No jasne. Więc to rzeczywiście bardzo tutaj wcześnie zaczynają nasze dzieci w kuchni. Okej, okay. Okay, to pochwalcie się, co robicie w kuchni. Nie wy dorośli, tak? Cisza. Dzieciaki, co robicie w kuchni? Co jest takim waszym specjałem? Tu już wiemy, tak? Racuchy, pieczenie, takie rzeczy, tak? Związane z ciastem. A co reszta robi? Krzysiu. Mamy piec pizzę. Pizza, ja bardzo lubię pizzę. Pizza jest świetna. Ale też będzie. Wszystko? Tak, od ciasta? Tak. Całość? Tak. To częstujmy się. No tak. Ciepłe. No, zapraszam. Myśmy się zagadali, a przecież tutaj trzeba jeść. Ale się to też malutki. Dobra, to ja już wiem, że jest gotowanie, pieczenie. I co dalej? Co reszta dzieci robi? Ja pieczę chleby. Chleby. Ten chleb, który tu mamy, to jest właśnie upieczony przez Hanię. Specjalnie na nasze dzisiejsze spotkanie. Ojejku, naprawdę? Czyli wszystko tutaj zaraz się okaże, że jest wasze, tak? Zrobione na dzisiaj. I to jeszcze ważne, że Hania zrobiła ten chleb samodzielnie. Bo też bardzo uważamy zawsze na to i zwracam uwagę, co dziecko zrobiło z rodzicem. W sensie, że jeśli zrobiło samo, no to jest 100% samo. Czasami jest tak, że dziecko coś tam pomogło i się mówi, że dziecko to zrobiło, prawda? Samo. A to nie jest do końca zgodne, prawda? Także od początku do końca chleb zrobiony. Tak. Pizza też jest zrobiona w całości. Racuchy są robione w całości. Tak. To wy nic nie robicie. A tu się nieźle ustawiliście. Marysia?
A ty co lubisz robić? Lemoniadę robić. Wow. Ja lubię bardzo lemoniadę, zwłaszcza jak jest ciepło na dworze, aż się chce pić. Tak, no i to życie to jest taki Marysi specjał. Rzeczywiście bardzo to lubi i jak mogłaby, to by dwa razy dziennie. Ola i Janek wprowadzili do rodzinnej codzienności wiele tradycji i zwyczajów. Jak sami mówią, bardzo je lubią. To one pomagają im celebrować różne ważne chwile i budować bliskie relacje z dziećmi. Czy te zasady, które macie w domu i tradycje są fajne? Okej. Okay. A co w nich jest takiego fajnego i która zasada w waszym domu jest najlepsza? Ja najbardziej lubię, raz w tygodniu w piątki mamy seansy. I najbardziej lubię je. Okej, czyli macie seans filmowy, tak? Jakieś kino robicie domowe. Tak. Tak, w każdy piątek wieczorem mamy wieczór filmowy. Wow. Ten wieczór filmowy zwykle jest przygotowany wcześniej, znaczy mamy jakieś smakołki na ten wieczór, które przygotowujemy wcześniej. Wasze domowe kino. Tak, tak, to jest takie nasze domowe kino. Zaraz powiecie, że macie rzutnik. Tak, mamy rzutnik. Okej, okay. Tak myślałem, coś mi tutaj od razu mówił, że to jest kino, tak, nie mamy prawdziwe, ale macie rzutnik, tak. Czyli macie po prostu duży ekran na ścianie, fajnie. Wszystkie wielkie takie wydarzenia i tutaj właśnie tak, nasze też te piątkowe wieczory filmowe oglądamy na wielkim ekranie. Razem oglądacie wspólnie? Kto wybiera seans filmowy? Wybieramy jakieś bajki albo filmy, albo czasami możemy coś wybrać, sobie czekoladek. Okej, okay. Czyli decydują też dzieci, tak? Co możecie oglądać razem? Tak, czyli nie jest to narzucone od razu, dzisiaj oglądamy to i koniec, to kropka. To jest wspólna decyzja, bo to jest taka tradycja rodzinna, więc włączamy w to dzieci i też mają swój głos. I każdy ma możliwość wyboru, tak? Co tydzień na przykład inne dziecko sobie wybiera jakiś seans, jest jakaś taka sprawiedliwość. Nie, raczej wybieramy jednogłośnie. Okej, wspólnie, tak? Na co macie ochotę w danym momencie i jak się zgadzacie, to po prostu lecimy, oglądamy. Tak. Super, fajnie. Ale musimy to powiedzieć. Tak, przy tej okazji musimy powiedzieć, że seanse w wieczorze filmowym rozpoczynaliśmy od odcinków Rodzina jest super. No co? I wszystkie dwa sezony obejrzeliśmy właśnie. Pierwsze, ile to będzie? 24? Tak, 24 odcinki. No. Tak, wszystkie obejrzeliśmy. Wszystkie zobaczyliście wspólnie, razem, jako wieczór filmowy. Tak. Niesamowite. Nasza pola, tylko teraz od tego zaczęliśmy naszą tradycję wieczór filmowy. Co jest takiego fajnego w rodzinie? Ale w waszej rodzinie, co lubicie robić razem, co was tak scala, buduje więzi? Prowadzę takie warsztaty zapałczane. To są, mam takie całe miasteczko wykonane z zapałek, a warsztaty polegają na tym, że dzieciaki mają takie małe drewienka, czyli można powiedzieć zapałki bez siarki, czyli patyczki. I na takiej kartce, młodsze dzieci na takiej kartce pokrytej specjalnym klejem tworzą sobie taki obrazek swój, który mają w głowie zaplanowany. A dla dzieci starszych takie zwykłe jakby modele można skleić, różnego rodzaju domki, altanki, ławeczki. Okej, okay. Czyli budujecie coś z zapałek. Tak. Wasza największa budowla, ile użyliście zapałek do tego? To może muszę powiedzieć o całym takim miasteczku, które mamy stworzone i do tego miasteczka zostało użyte około 200 tysięcy zapałek. Każdy z nas gra na jakimś instrumencie. Każdy? Tak, właściwie można powiedzieć, że każdy. I też. A ty wiesz, co teraz powiedziałeś? Bo ja to wykorzystam przeciwko wam. Bo ja was poproszę o to, żebyście coś dla mnie zagrali. Nie tylko dla mnie, ale też dla wszystkich widzów. Widzę przerażenie w twoich oczach. Spróbujemy. Nie przyjmuję odmowy. Chciałbym was lepiej poznać. Macie jakieś takie rodzinne motto, które was popędza do działania? Tak, mamy nasze hasło rodzinne. Nie jesteśmy idealni. Ale idealnie sobie z tym radzimy. Idealne hasło. To jest hasło Wytrych, które daje nam właśnie sporo swobody w naszym rodzinnym życiu.
i też taką przestrzeń na popełnianie błędów, na to, że nie wszystko musi być idealnie zorganizowane, idealnie wykonane. Nasze rodzinne hasło, nie jesteśmy idealni, ale idealnie sobie z tym radzimy. Przede wszystkim chodzi o to, żeby uświadomić sobie to, że nikt z nas nie jest idealny, ale najważniejsze w tym jest akceptacja. Akceptacja siebie nawzajem, akceptacja tego, że nie wszystko jest tak, jakbyśmy sobie wymarzyli. Akceptacja tego, że mamy pewne ograniczenia i nie wszystko zdołamy zrobić na najwyższym poziomie. To nasze hasło rodzinne pomaga nam dać sobie taką przestrzeń właśnie na niedoskonałość. Mamy też nasze koszulki rodzinne z naszym zaprojektowanym logo, zresztą które też ja zaprojektowałem, bo prowadzę swoją własną firmę, studio graficzne. I uważamy, że skoro firma ma własne logo, to dlaczego rodzina, która jest tak ważną komórką społeczną, nie ma mieć swojego loga? Poznawanie się, narzeczeństwo, małżeństwo to są takie etapy. Zazwyczaj jest tak, że na początku jest fajnie, później jest lepiej, jeszcze lepiej, a już przychodzi małżeństwo, to już zaczyna się troszkę gorzej, tak? Bo jest nudno. Przynajmniej tak w teorii się mówi. Czy u was też tak jest? Który okres był najlepszy, który może jest najlepszy? No u nas było chyba trochę odwrotnie. To znaczy jak odwrotnie? Nie, bo wiecie, na początku motylki, poznawanie się, to wszystko, no, chce się nam, tak? Chce się nam poprawiać, zmieniać. To było, no, ale przez jakoś a później tak, się tak. Zaczyna życie. No tak, oczywiście tak było, takie też były początki, ale widzimy, że im dalej jesteśmy w małżeństwie, im większy mamy staż małżeński, im więcej czasu spędzamy ze sobą, tym jest nam ze sobą lepiej. Czy ja dobrze to rozumiem? To znaczy, że w narzeczeństwie było wam gorzej niż w małżeństwie? Ja bym powiedziała inaczej. W małżeństwie jest nam lepiej niż w narzeczeństwie. Z moją przyszłą żoną znaliśmy się przed ślubem dosyć długi czas. Ten początek naszego poznania rzeczywiście był niesamowity i do dzisiaj pamiętam jeden z pierwszych lodów, na które razem z moją przyszłą żoną wybraliśmy się. I przez to, że znaliśmy się dosyć długi czas, mniej więcej te nasze wady i zalety zdążyliśmy już poznać. Kiedy już mieliśmy podejmować tę decyzję, ja miałem podjąć tę decyzję, uznałem, że chciałbym, na tyle mocno kocham moją przyszłą żonę, że tej zalety, które ma, są ważniejsze od tych wad, które posiada, bo każdy z nas posiada wady. I uznałem, że idąc przez życie, będziemy wspólnie poprawiać te swoje wady. I taką podjęłam męską decyzję i nie żałuję jej do dzisiaj. Ola i Janek czują się szczęśliwi, a każdy dzień ich małżeństwa jest dla nich nowym odkryciem. Szczególnym momentem wielkiej radości były wyjątkowe narodziny ich najmłodszej córki. Nasza Marysia, najmłodsza, urodziła się w domu. To była dla nas wielka radość, że mogliśmy ją właśnie przyjąć w miejscu, w którym żyjemy, w którym mieszkamy. Że dzieci, które na nią też czekały, starsze rodzeństwo, mogło ją zobaczyć kilka godzin po narodzeniu. I to była dla nas wszystkich ogromna wartość, ogromna radość tego, że możemy to nowe życie powitać wszyscy razem. Urodziłaś się tutaj w domu? Nie urodziłaś się tutaj w domu, bo to nie jest nasz dom. Aha. To nie jest wasz dom. A możecie rozwinąć myśl? No, przepraszam bardzo, zaprosiliście mnie do czyjegoś domu. Kiedy zgłaszaliśmy się do programu, mieszkaliśmy jeszcze w swoim mieszkaniu. Planowaliśmy wynająć dom, ale taka sytuacja się nadarzyła, że zgłosiła do nas rodzinka z dziećmi, która potrzebowała mieszkania, bo nie miała gdzie mieszkać. I my uznaliśmy, że pomożemy im, opuścimy nasze mieszkanie, oni tam się wprowadzą, a my poszukamy sobie czegoś.
Ale czym bliżej terminu wyprowadzki, tym sytuacja była coraz trudniejsza, bo nie mieliśmy gdzie się podziać. I w pewnym momencie dzwoni do nas rodzinka, gospodarze tego domu i mówią: słuchajcie, przyjedźcie do nas, my na miesiąc wyjeżdżamy, zapraszamy. Chcemy przez to powiedzieć, że zaprosili nas do swojego domu, który opuścili wyjeżdżając na wakacje, w związku z czym wszystkie rzeczy, które mają, pozostały w tym domu. Przekazali nam klucze, więc stało się coś niesamowitego. My udostępniliśmy nasze mieszkanie, ale zdążyliśmy się wyprowadzić. Natomiast oni udostępnili swoje mieszkanie z całym swoim dobytkiem. Nie wiem, czy dobrze to rozumiem. Oddaliście swoje własne mieszkanie, żeby pomóc innej rodzinie i nie mieliście się wy gdzie podziać, po czym ktoś oddał wam swoje mieszkanie, żebyście mieli się gdzie podziać? Tak można w skrócie powiedzieć. Niesamowite. Z wszystkimi rzeczami, tak jak tutaj jest, to nie jest wasze? Nie, to nie jest nasze. I to jest, myślę, świetny moment, żeby podziękować wam, drodzy gospodarze, za wasze otwarte serce, za to, że możemy tutaj być, mieszkać, przebywać. No i dzięki temu możemy też uczestniczyć w tym programie. Co skłoniło was do takiej decyzji, że oddajemy swoje mieszkanie, tak, nasz dobytek komuś innemu? Znaczy przede wszystkim ta sytuacja tej rodziny. Poznaliśmy, że jesteśmy w lepszej sytuacji niż oni i to spowodowało jakby taki impuls do działania, że my sobie poradzimy. I rzeczywiście no, tak się to potoczyło, że sobie poradziliśmy. Ale myślę, że tutaj warto podkreślić to, że czasami są takie sytuacje, że trzeba pomóc, a później trzeba zaufać, że jakoś to się potoczy. Macie czwórkę dzieci. Co powiedzieliście dzieciom o tej sytuacji? Jak wytłumaczyliście im to, co się dzieje? Ten temat w naszym mieszkaniu już kilka razy się przejawiał, bo już wcześniej myśleliśmy o tej przeprowadzce i szukania domu z ogrodem, także dzieci nasze już nastawiały się od jakiegoś czasu. Nie było może takiej szybkiej decyzji. Natomiast też z nimi jasno powiedzieliśmy im, że mają przygotować sobie wszystko to, co będą chciały zabrać do tego naszego miejsca, którego jeszcze nie wiedzieliśmy, gdzie będzie. Więc jakby to sprawiało dla nich taki spokój i myślę, że też mamy nadzieję taką, że nam po prostu ufają. I też wiąże to się z tym, że mamy też takie nasze powiedzenie, że wychowanie to wyprzedzanie. Bardzo często mówimy o danych sytuacjach im, które mają nastąpić. Nasze dzieci rzadko kiedy są zaskakiwane. I to być może też spowodowało u nich taki spokój, że one już o tym wiedziały, no i zaufały nam, że musimy zmienić miejsce, ale też tłumaczyliśmy im, że chcemy pomóc. I być może to też sprawiło u nich jakiś taki spokój wewnętrzny, bo nie pamiętam takiej sytuacji, żeby było jakaś taka, była też trudność i też angażowaliśmy ich przy pakowaniu. To, co zrobiła ta rodzina, jest wprost niesamowite. Jesteśmy pełni zdumienia, widząc ich heroizm i poświęcenie dla innych, bardziej potrzebujących. Kochani, serce rośnie, jak się was słucha. Porozmawiajmy też o takich trudnych momentach waszego życia. Czy jest jakiś taki moment szczególny, który tak zapadł wam w pamięć, z którym musieliście się zmierzyć? Takim trudnym momentem, chyba najtrudniejszym dla nas, który przeżyliśmy, był czas po narodzinach naszego syna Stasia. Staś urodził się dość duży, miał ponad 4 kg. W związku z czym przed wyjściem do domu lekarz zrobił mu USG brzuszka. Na tym badaniu wyszło, że Staś ma guz, jak na takie dziecko dość duży, wymiarów 3x4 cm. Lekarze z początku zupełnie nie wiedzieli, jak się z tym zmierzyć, co to jest, jak to zdiagnozować. W związku z czym zostaliśmy skierowani do kliniki na dalsze badania, ale żeby tam się dostać, trzeba było poczekać. Więc na tym oddziale, na którym urodził się Staś, czekaliśmy na swoją kolej. Było to pierwsze trudne doświadczenie, ponieważ
wszystkie mamy, które wychodziły już ze swoimi dzieciątkami, zmierzały do domów, a my właściwie czekaliśmy na swój termin, tylko że w innym szpitalu. Kolejny taki trudny czas to był moment, kiedy już wiedzieliśmy, gdzie zostaniemy przewiezieni. Tyle tylko, że ja jechałam osobno, a Staś jechał osobno. Jechał w kareczce, w specjalnym inkubatorze. I to był dla nas bardzo trudny moment, kiedy jechaliśmy właśnie za tą karetką do szpitala. No i później zaczął się taki czas dla nas niepewności. Ze względu na to, że był malutki, to ja byłam całymi dniami w szpitalu właśnie z nim. A Janek był z dzieciakami w domu. Bardzo trudne było to przeżywanie tego, kiedy widziałam, że ze szpitala codziennie wychodzi jakaś mama z dzieckiem. Zadawałam sobie właśnie to pytanie, a czemu my tu musimy dalej zostać? I ta perspektywa powrotu do domu bardzo się oddalała. To, co było dla mnie trudne, to właśnie ta tęsknota za dziećmi, za mężem. Nie mogliśmy być razem, nie mogliśmy cieszyć się z tego nowonarodzonego dzieciątka, ale musieliśmy właśnie szukać jakichś rozwiązań, szukać diagnozy, żeby pomóc. Gdy dowiedziałem się, że żona razem ze Stasiem będzie musiała być przewieziona do innego szpitala, był momentem bardzo trudnym dla mnie, gdyż cały plan, który gdzieś każdy człowiek przygotowuje sobie na kolejne dni czy tygodnie, tak naprawdę został w 100% zmieniony. Takim momentem jeszcze trudniejszym była sytuacja, w którym żona zadzwoniła do mnie i powiedziała, że będziemy tutaj musieli pozostać na dłuższy czas. I to był taki rzeczywiście, co była sytuacja, której jako mężczyzna, jako tata musiałem się odnaleźć. Początki, z tego co pamiętam, nie były łatwe, ale każdy dzień jakby dodawał mi takiej siły, że muszę sprostać temu wyzwaniu. Zaczął się czas niepewności, dlatego że nieznana była przyczyna, więc czekaliśmy długo na te wyniki badań. W sumie w szpitalu spędziliśmy niecałe 3 miesiące i bardzo ciężkie dla nas było to, żeby łączyć te potrzeby małego Stasia, ale też dzieci, które zostały w domu, żeby zarówno Staś, jak i starsze dzieci miały mamę. Ten czas, kiedy ja byłam w szpitalu ze Stasiem, Janek był w domu z dziećmi, to był też czas takiej naszej próby. Myślę, że bez wsparcia Janka, bez jego dobrego słowa, bez tej nadziei, że wszystko szybko zakończy się pomyślnie, byłoby mi bardzo trudno. I tutaj też dziękuję Ci za to, że właśnie w tym czasie byłeś tak mocno obecny, byłeś ze mną, że wspierałeś mnie w każdej chwili. No i wreszcie musieliśmy sobie poradzić z tą niepewnością, którą niosły ze sobą kolejne badania, na których wyniki czekaliśmy. No i myślę, że ten czas na pewno pozostanie nam w pamięci do końca życia. Taki cud, że... Tak, a dzisiaj można powiedzieć, że Staś jest zupełnie zdrowy, jest pięknym, radosnym chłopczykiem. A to dowiedzieliście się w końcu, jaka diagnoza była? Czy do dzisiaj po prostu nie wiecie, co to było? Można powiedzieć, że do dzisiaj nie wiemy, co to było. Po jakimś czasie wykonane badania pokazały, że ten guz zniknął i dziecko rozwija się prawidłowo. Choroba Stasia była dla rodziny bardzo trudnym doświadczeniem. Wiele dni walki i niepewności w jednej chwili zmieniło się w szczęśliwe zakończenie.
Życzymy Stasiowi i całej rodzinie dużo, dużo zdrowia. Niewygodne pytania. Jesteście gotowi? Taki element zaskoczenia, nie? Duży. Duży. Nie spodziewaliśmy się. Z każdym sezonem poprzeczka rośnie. Jedno pytanie dla jednej osoby. Nie? Kto zaczyna? To ja zacznę. Gdybyś mogła zmienić jedną rzecz w swoim mężu, to co by to było? Może tak odpowiem, nawiązując do anegdoty, która była jakiś czas temu. Poprosiłam o coś Janka, ale miałam inne oczekiwania co do wykonania tego zadania. I wtedy powiedziałam mu, słuchaj, ty mógłbyś tak kiedyś profesjonalnie podejść do zadania. A on mi wtedy odpowiedział, jakbym profesjonalnie podszedł do tego zadania, to nie byłabyś z tego powodu szczęśliwa. Tak myślę sobie, że czasem chciałabym, żeby był idealny właśnie, ale szybko sprowadzam je na ziemię i pokazuję jednak, że ta przestrzeń na to, żeby być nieidealnym, jest bardzo ważna i dobrze się z tym czujemy jednak, nie zmieniając właściwie tego. Twój małżonek oświadcza ci, że wyjeżdża na miesiąc bez ciebie i dzieci, bo musi odpocząć. Co robisz? Wyjeżdżam razem z nim. Organizuję mu skrupulatnie każdy dzień, żeby mógł odpocząć. Jadę z nim i zapewniam go, że każdy dzień, który będzie w tym innym miejscu, odpocznę. Dziękuję ci, Olunio, za tą miłość przez te 12 lat. Dziękuję ci za to, że razem możemy iść przez to życie, razem się zmieniać. Dziękuję za to, że jesteśmy dla ciebie najważniejsi, że nasza rodzina jest dla ciebie najważniejsza. Ważniejsza od pracy, od odpoczynku. Dziękuję ci za opiekę nad naszymi dziećmi, za to, że bezwarunkowo i nieustannie, czasami padnięta, ale opiekujesz się nimi. Dziękuję za twoją miłość, za twój optymizm, który codziennie wlewasz w nasze życie. Dziękuję ci za wszystkie nasze wyjścia, za to, że czasami sama motywujesz, żebyśmy gdzieś wyszli i poszli coś razem poświętować. No i dziękuję za to, że nie jesteś idealny, ale idealnie sobie z tym radzisz. W kolejnym odcinku ponownie zawitamy na Śląsk, tym razem do Świętochłowic. Ta rozmowa przyniesie wiele emocji. Będzie radość, miłość, piękne wyznania, ale także historia, która do głębi poruszy ludzkie serca. Serial Rodzina jest super realizowany jest przez Fundację Rodzin Polskich, której możesz podarować swój 1% podatku.